Siemaneczko, ta plakietka została wygrawerowana na skórze na tej grawerce laserowej. Ja zawsze chciałem mieć w domu grawerkę laserową po to, żeby sobie podpisywać wszystkie drony, wszystkie swoje akcesoria, foto, wideo. Grawerem nie do zdarcia, jeśli zgubię, ktoś znajdzie, będzie wiedział, do kogo należą. Ewentualnie grawerować sobie naklejki na specjalnej folii do grawerowania, bo są takie folie, i naklejać na różne inne jeszcze sprzęty. Można od razu je wycinać laserem. Kto by pomyślał, że laserem można wycinać? To jest jedna z najszybszych grawerek laserowych na podczerwień i laser diodowy. Nazywa się X-Tool F1 i właśnie o niej będzie dzisiejszy odcinek, na który zapraszam. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, jak jakaś taka, bym powiedział, zabawka. Jest nieduża, ma rączkę, jest przenośna, można sobie ją postawić na biurku albo obok komputera. Wygląda jak jakiś domowy gadżet, natomiast nic bardziej mylnego. Ona skrywa w sobie naprawdę bardzo profesjonalną technologię, przez co też nie jest tania, ale za to jest naprawdę bardzo dobra i bardzo prosta w obsłudze, nawet dla osób, które nigdy w życiu nie miały do czynienia z czymś takim, tak jak ja. Muszę przyznać, że jakiś czas temu szukałem sobie grawerki laserowej, ale na internecie wszystkie wyglądały w ten sposób jak drukarka 3D, czyli szyna, po której jeździ głowica z laserem, natomiast ta jest zupełnie inna. Sprzęt może tani nie jest, ale tutaj płaci się za jakość, a jakość wynosi tutaj tysięczne części milimetra. Wiem, że to jest nie do uwierzenia, ale to jest właśnie ta laserowa precyzja. No i prędkość 4000 mm na sekundę. Dzięki głowicy Galvo, zamiast takiej głowicy, która jeździ sobie po szynie, tak jak w drukarce 3D, jest niezwykle wszechstronna. Można nią grawerować drewno, skórę, metal, plastik, stal, nierdzewno i w sumie wszystko, co sobie wymyślicie. Co sprawia, że jest idealnym sprzętem dla profesjonalistów i hobbystów, amatorów, takich jak na przykład ja. Wyposażona jest w dwa lasery, jeden diodowy 10-watowy 455 nanometrów i drugi podczerwony 2-watowy 1064 nanometry. Powierzchnia robocza tutaj nie jest zbyt wielka, bo wynosi zaledwie 115 na 115 mm, no ale sami widzicie, że nie jest to duże urządzenie. Oprócz tej zielonej osłonki nie ma tutaj żadnych ruchomych części, oprócz głowicy Galvo, zaraz wam powiem, o co chodzi. System Galvo odpowiada za dostarczenie wiązki lasera poprzez soczewkę skupiającą, a za jego ruch odpowiadają dwa lusterka, które błyskawicznie poruszają się na silnikach galwanometrycznych umieszczonych w nieruchomej głowicy skanującej. I takie rozwiązanie sprawia, że lasery Galvo potrafią być do 80 razy szybsze od ploterów, oczywiście w zależności od obrabianego materiału. To tyle tytułem wstępu, zacznijmy może od początku, czyli unboxing. A w opakowaniu znalazłem kilka mniejszych pudełek oraz samo urządzenie z charakterystyczną zieloną obudową chroniącą wzrok przed światłem lasera. Z tyłu znajduje się włącznik główny, kilka portów USB oraz gniazdo, które odprowadza wszelkie toksyczne zapachy na zewnątrz. Z jednej strony urządzenia mamy regulację wysokości lasera z przyciskiem rozruchu i przyciskiem do framingu, a z drugiej strony wyłącznik awaryjny. Naklejona jest tutaj również naklejka, taka ściągawka omawiająca działanie urządzenia, z której w sumie nie musiałem korzystać. W środku natomiast znalazłem elementy powierzchni roboczej, a w tajemniczych zielonych pudełkach znalazłem rurę, którą montuje się z tyłu do gniazda odprowadzającego dym, przewód zasilający, zapasowy klucz USB, przewód USB i płyta powierzchni roboczej ułatwiająca cięcie laserem. Urządzenie waży około 4,5 kg i ma specjalny uchwyt ułatwiający jego przenoszenie. Poza tym producent na start daje nam próbki różnych materiałów, aby wprowadzić nas w temat grawerowania laserowego. W zestawie znalazłem dwie drewniane sklejki, folię, dwa kawałki drewna ozdobnego, czarny kamień, na którym również spróbuję coś wygrawerować, poza tym okrągłe samoprzylepne skórzane plakietki, kawałki MDF, zestaw kolorowych metalowych wizytówek, różnego rodzaju metalowe breloczki, no i dość obszerna, bogata w obrazki instrukcja obsługi. Urządzenie zasilane jest zasilaczem o mocy 120 W, więc z powodzeniem będę mógł je podłączyć do swojej przenośnej stacji zasilania, aby móc korzystać z lasera w plenerze. Ale to może w innym odcinku, bo planuję nagrać jeszcze dwa. Pierwsze co zrobiłem, to postanowiłem podłączyć tą białą rurę do odprowadzania dymu. Przedłużyłem ją rurkami PCV, tak aby odprowadzić zapach i dym na zewnątrz. Do tego urządzenia można dokupić specjalny pochłaniacz filtrujący powietrze, ale to jest zupełnie osobny temat. Także przejdźmy do tego, jak działa to urządzenie i jak zacząć nim grawerować. Po pierwsze instalujemy oprogramowanie X-Tool Creative Space na komputerze. Grawerkę podłączamy kablem do komputera lub łączymy się z nią przez nasze domowe Wi-Fi. Otwieramy sobie nowy projekt. Do dyspozycji mamy podstawowe narzędzia takie jak pisanie, rysowanie czy tworzenie różnych kształtów. Sama aplikacja jest dosyć mocno rozbudowana. Jest tutaj na przykład wyszukiwarka projektu,
projektów, czy możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji do tworzenia różnych kształtów. Można też zaimportować swoją własną grafikę wektorową, czy inną stworzoną na przykład w Corelu, czy ściągniętą po prostu z internetu. Także możliwości są tutaj naprawdę duże. Jeśli przygotowaliśmy sobie jakąś grafikę, to teraz wystarczy wybrać materiał, na jakim będziemy grawerować. Są tutaj zapisane różne presety do różnych typów materiałów, ale można oczywiście w pełni manualnie ustawić sobie swoje parametry, tak aby dopasować je pod grawerowany materiał. Tak w zasadzie to najważniejsze są tutaj dwa parametry, czyli moc lasera i jego prędkość. I to właśnie tymi dwoma parametrami na zasadzie prób i błędów można dopasować odpowiednio laser do grawerowanego materiału. Do wyboru jest tutaj laser niebieski i podczerwień, w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać na danym materiale. Oczywiście najczęściej używa się tego niebieskiego, mocnego lasera. Do wyboru macie trzy tryby: grawerowanie, obrysowywanie i cięcie laserem. I tak na przykład załóżmy, że chcemy sobie wygrawerować coś na swoim przenośnym metalowym dysku SSD. Przygotowujemy sobie swój napis czy grafikę, podstawiamy materiał w miejscu roboczym, a za pomocą pokrętła obniżamy lub podwyższamy głowicę tak, aby czerwona i niebieska kropka świeciły się dokładnie w tym samym miejscu. Teraz wystarczy wypozycjonować naszą grafikę na obiekcie grawerowanym w bardzo prosty sposób. Naciskamy przycisk Framing, dzięki czemu wyświetlany jest na niebiesko obrys miejsca, w którym zachodzi proces grawerowania. I teraz albo można przesunąć materiał w wyznaczone miejsce, lub można po prostu przesunąć odpowiednio obiekt w naszym edytorze. Jeśli wszystko już jest przygotowane do grawerowania, zasuwamy szybę ochronną, naciskamy przycisk Go to Process, potem Start i ostatecznie zatwierdzamy przyciskiem na urządzeniu. Jak widzicie, proces grawerowania trwa tutaj naprawdę szybko i po chwili mamy piękny grawer na obudowie dysku. I tak wygląda właśnie za każdym razem proces grawerowania. Zmienia się jedynie szybkość lub moc lasera, w zależności od materiału, na jakim grawerujemy. A jeśli już znajdziemy sobie swoje idealne ustawienia pod materiał, to można je zapisać jako preset, tak aby nie musieć od nowa szukać ustawień. Ja ostatnio znakuję w ten sposób moje druki 3D, które drukuję z PETG, i wygląda to naprawdę mega fajnie, no bo znak firmowy na produkcie to przecież najlepsza reklama. Zanim pokażę Wam grawerowanie na tych wszystkich próbkach dostarczonych przez producenta, to pokażę Wam moje pierwsze próby grawerowania na materiale niekoniecznie nadającym się do końca do grawerowania. Na przykład kubek z Dilza za 6 zł. Stwierdziłem, że fajnie by było sprawdzić, czy da się na nim coś wygrawerować, no bo jest po prostu niedrogi. Najpierw zrobiłem próbną linię na spodzie kubka, żeby dopasować moc i prędkość, a potem wygrawerowałem na nim grafikę ściągniętą z jakiejś strony internetowej, lekko zmodyfikowaną przeze mnie. No i tak po kilku minutach kubek był gotowy, jednak uważam, że niezbyt nadaje się do takich rzeczy jak grawerowanie, więc lepiej będzie kupić specjalny kubek przeznaczony pod grawerowanie laserowe, oczywiście odpowiednio droższy. A kolejna rzecz to folia samoprzylepna, czyli po prostu naklejki. Oprócz napisu czy grafiki, który można sobie przygotować, robimy od razu ramkę, zaznaczamy ją jako obiekt do cięcia i dzięki tej opcji nie musimy wycinać naklejki nożyczkami. Jest to naprawdę super sprawa, wygląda to rewelacyjnie, a jakość graweru tych naklejek jest po prostu rewelacyjna, także naprawdę mega uznanie dla precyzji tego sprzętu. Dobra, przejdźmy do próbek. Metalowa wizytówka. Jest ich tutaj trochę w różnych kolorach. Nie miałem pomysłu na swoją wizytówkę, więc wszedłem w zakładkę wyszukiwania gotowych projektów i znalazłem jakąś świąteczną grafikę. Zaimportowałem ją do edytora, ustawiłem odpowiedni profil materiału i po paru chwilach grafika została wypalona z niesamowicie dobrą precyzją. Efekt jest naprawdę świetny, no przydałby się tylko pomysł i chwila czasu na własny projekt wizytówki, ale to może zrobię później. Wypaliłem jeszcze inny wzór na niebieskiej karcie, tym razem zauważyłem, że kod QR wypalony był pod czerwienią, a nie niebieskim laserem. Efekt jest taki, że kod jest biały, a reszta elementów jasno niebieska. Jest to ciekawy efekt i muszę spróbować zrobić coś podobnego na swoich wizytówkach. Wygrawerowałem jeszcze kolejną graficzkę, którą znalazłem w module wyszukiwania projektów, tym razem na drewnie. Jedną stronę drewna wygrawerowałem w trybie obrysu, a drugą w trybie graweru. Efekt jest naprawdę fajny, jest to dobra sprawa do grawerowania gadżetów promocyjnych lub okolicznościowych. Kolejna próbka zestawu to czarny kamień. Na nim również wygrawerowałem znalezioną grafikę i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ta próbka. Jakość jest naprawdę świetna. Kolejny element to stal nierdzewna. Ta kostka ewidentnie należy się psu, więc wygrawerowałem po prostu jego imię.
Sklejka, podobnie jak wcześniejsze drewno, oddała piękną brązową grafikę i muszę powiedzieć, że bardziej mi się podoba taki typ drewna ze względu na jednolitą, jasną powierzchnię. Jeden z ciekawszych efektów wyszedł jednak na kawałku ciemnej, czarnej kartki. Nie wiem dokładnie, co to za materiał, ale efekt jest naprawdę świetny. Grawer odkrył piękną, białą grafikę na czarnym tle. Mega mi się to podoba i będę musiał poszukać tego materiału w internecie, żeby zamówić sobie po prostu więcej. Wypaliłem sobie jeszcze kilkanaście naklejek na czerwonej folii samoprzylepnej. Niestety przesadziłem trochę z mocą lasera, który miał mi wyciąć naklejki, ale niestety za dużą moc ustawiłem i mało nie spłonęły. Kolejna próbka to samoprzylepna skórzana naszywka, która oddała srebrną grafikę. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie i będę musiał również znaleźć ten materiał i dodać do mojej listy zakupowej. Generalnie to urządzenie jest naprawdę mega ciekawe i można go wykorzystywać na naprawdę różne sposoby, sam nie wiem jeszcze jakie. Planuję nagrać jeszcze ze dwa odcinki na ten temat. I wiecie co, chciałem podłączyć je na zewnątrz, czyli poza domem, podłączając do przenośnej stacji zasilania, bo stół roboczy można wyjąć. Urządzenie nie jest ciężkie, więc jeśli ten laser dostawimy do czegoś, to można na tym czymś wygrawerować sobie coś. I teraz mam pytanie do Was, co? Napiszcie w komentarzu, co byście wygrawerowali i na czym właśnie takim urządzeniem, bo sam jestem ciekaw i szczerze powiedziawszy, mam jakieś pomysły, ale jestem ciekaw, co Wy wymyślicie. To tyle w tym odcinku. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, to jest dobry moment. Warto też kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i oczywiście suba, wiadomo. Dzięki za dzisiaj, do następnego. Trzymajcie się, cześć.